każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Z uśmiechem odwiedzamy hodowlę z oddziału 0259 Moszna. Hodowla Ofiera, Joachim i Roman. Z nami dzisiaj Roman. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie w mojej hodowli. Tak, za nami tutaj widać gołębie lotowe już połączone. One teraz sobie siedzą na jajkach. To znaczy pierwsze młode już się wykluły wczoraj. Czyli już się wykluły pierwsze młode. Tak. Coś więcej powiemy na temat hodowli. Może na początek na temat tego sezonu, który się skończył, gołębi dorosłych. Też warto zaznaczyć, że wy jako oddział już jesteście po drugim locie gołębi młodych. Tak, my jesteśmy w sumie po drugim locie gołębi młodych. Topowo po sezonie starych zaczęliśmy sezon gołębi młodych. Na stary było no, raz lepiej, raz gorzej. Przez problemy czasowe ojca i moje, dużo mama też pomagała przy gołębiach. Oprócz ostatniego lotu było wszystko w sumie okej, okay, nie? Bo bez liczenia ostatniego lotu byśmy byli na drugim miejscu w oddziale. Warto też wspomnieć, że ty mieszkasz za granicą na stałe teraz. Tak. W domu jesteś rzadko, więc przy tych gołębiach cię tak, no można powiedzieć, w czasie sezonu ile byłeś? Dwa loty. I to tylko było z powodu urodzin matki albo urlopu tygodniowego i to było wszystko. I tak ogólnie przez cały sezon chodzi ojciec z matką przy gołębiach, nie? No ale jak widać to też skutkuje, bo gołębie sobie radzą. No ojciec ma tą spokojniejszą osobą z naszego tandemu, jestem bardziej taki napalony, a ojciec spokojniejszy. I to było widać w tym roku, polecieliśmy samymi samicami z powodu czasu, że ojciec po prostu samcami nie lotował, tylko samice były lotowane, a mieliśmy w sumie chyba 10 rocznych samców na próbę, bo chciałem porównać, czy gołąb, który nie jest trenowany, da radę gołębiami, które są trenowane. Tak z ciekawości. Jak nie jest trenowany, to gołąb się nie nadaje na sezon lotowy. Nie sprawdziło się. Nie, po samice po prostu wyprzedzały te samce. Samce przychodziły przeważnie po zegarach. Aha. Czyli nawet 5-6 godzin za samicami, które były systematycznie trenowane, a... Czyli one po prostu sobie leciały, bo leciały, żeby wrócić, ale... Tak. Rozumiem. Po prostu. Tak podsumowując trochę ten sezon, bo ten lot ostatni, który mówisz, masz na myśli lot... Bruksela Narodowy. Rozendal, tak. Tak. Był zaliczany u nas do oddziału na punktację. No a ja dałem na ten lot 9 samic. Samice, które miały po 9-8 konkursów. Samice, które miały 7-8 razy 700 w konkursie. Do teraźniejszego momentu nie ma ani jednej sztuki. No właśnie. No. Także to był lot ciężki. W karierze 20 lat nie miałem takiego lotu, żeby ani jeden gołąb nie wrócił z lotu. Może teraz jak nagrywamy to coś przyleci. To super by było, no ale niestety nie ma nic. Mówisz, że gołębie, które miały po 9-8 konkursów tam zakoszowałeś. Czyli tych gołębi, które leciały ci tak zdecydowanie najlepiej, tam nie włożyłeś na ten lot. Nie, najlepsza kadra została w domu, bo na lodowy lot Bruksela to na różne strefy dużo ilości gołębi. Jak teraz mój gołąb się zabierze z gołębiami z Gdańska czy Szczecina, ten gołąb nie wróci. To nie ma takiej opcji.
I najlepsze moje samiczki, te co miały w tamtym roku po 11 na 11, w tym roku 12 na 12, ty poszły na krajówkę, no i zrobiły swoją robotę. Tak, ostatni, bo to mieliście lot dublowany razem z 500-ką? Nie, ze Rozendalem. Tak, ale to było 500 km, czy ile? 380, Stargard Szczeciński. Ale wtedy pogoda była dosyć wymagająca, bo to był lot w sobotę też. Lot pod wiatr. Lot pod wiatr. No. Czyli te 380 km to było pewnie z 5-6 godzin. Bym musiał zobaczyć, ale gdzieś w tych granicach. Tak. Lot na niskiej prędkości. Coś więcej na temat tych gołębi, które ci się najlepiej sprawdzają. Może w ogóle powiesz nam na razie tak ogólnie, jakie gołębie u ciebie w gołębniku są, z czego najlepiej ci lecą, a później zaprezentujemy kilka tych gołębi. To znaczy na początku miałem dużo gołębi od kolegi Huberta Stroki z Raciborza. To były gołębie dobre, które robiły też po 10-12 konkursów. Ale tak człowiek ma pazerność i szuka zawsze jeszcze lepszych gołębi. Przez to, że pracowałem w Niemczech, to kupiłem gołębie w Niemczech z różnych linii. Prange, Wolfgang Ripper, Steffel. No, najlepsze linie, co w Europie można kupić. Byłem parę razy też w Belgii gołębie kupić, nabyć Leo Hermans gołębie, Dirk van de Bulk. I to są te szczepy, które teraz u mnie ogólnie robią robotę. Mam tam parę moich starych lotników w rozpłodzie, co mają teraz w tym momencie 15-17 lat, które same super leciały i z nich potomstwo, dzieci, wnuki, prawnuki tu są. Jak przykładowo najlepsza nasza roczna samiczka to jest wnuczka mojego generała, który miał 10, 12, 10, super as lotowy. Jego córka też miała 11-9 konkursów, no i ta roczna w tym roku ma 6 wkładań, ale 5 razy w setce. Super samica. Podała chyba się po dziadku, nie? I głównie później Leo Hermans, gołębie z linia Olimpiady 003. To jest moja Pretty Wongen, samica rozpłodowa. To jest twoja najlepsza samica rozpłodowa. No, wnuki, prawnuki. Nie tylko na moim gołębniku i u innych kolegów w oddziale, czy u kolegów w Niemczech, w Poznaniu, czy pod Nysą, czy pod Zakopanem, te gołębie wszędzie lecą. No właśnie, na temat oddziału też nie powiedzieliśmy praktycznie nic. Może tutaj wymienimy kilku hodowców, z którymi lotujesz. U nas w oddziale w Mocznie jest dużo dobrych hodowców. Powiedzmy sam Waldek Schneider, Damian Nowak, Norbert Tomala, Peter Siedlaczek. Wszystkich by trzeba było wymienić, bo wszyscy są dobrzy, a u nas w oddziale można powiedzieć, że pierwsza 30, no to każdy walczy o to, żeby mieć pierwszy konkurs w oddziale, bo już w setce jakieś gołębie. No też warto wspomnieć, że na pierwszy lot koszujecie ponad w granicach 6000 gołębi. Tak. Więc rywalizacja jest fajna. Jest. Jest się z kim ścigać. Jest. Zależy później, jakie loty są. Jak wiatr rozdaje karty, jak to my zawsze mówimy, jak są loty pod wiatr, no to pokazują się jedni, a ci sami hodowcy na czubie, a lot z wiatrem, no to wszyscy hodowcy dostawają gołębie. Każdy przy tym chodzi, każdy dba, każdy zasłuży na konkursy, nie? Jak to, oczywiście. To później karty rozdaje wiatr. Jeśli chodzi o lotniki w oddziale, bo w oddziale mieliście lotów. Maksymalnie gołąb umiał uzyskać 12 konkursów. Trzy takie gołębie masz? Trzy samiczki, no. Dwie samiczki, które są jedyne u nas w oddziale, co mają przez 2 lata 23 wkładania, 23 konkursy. Nie ma drugich takich u nas w oddziale. Niestety muszę się z nimi pożegnać. No właśnie, do tego też zmierzamy, że te gołębie, które w sezonie gołębi dorosłych leciały u ciebie, będą na aukcji. I oczywiście młode, które po sezonie będą, też będą wystawione na aukcję. Tak, wszystko. Za chwilę złapiemy parę gołębi, pokażemy jak one wyglądają. No i teraz też ciekawa sprawa jest taka, że do tych samic zdecydowałeś się, że będziesz dodawał samca. To znaczy, to polegało na tym, że tu, gdzie teraz te gołębniki powstają, będzie mieszkanie robione, czyli to znaczy wszystko musi być usunięte i samce nie były lotowane, a tu są samce, co w tamtym roku czy 2 lata temu po 9-10 konkursów robiły. Doszłem do wniosku, że jak samica idzie z gołębnika, to mało kto wie, jak sparować tego gołębia z tym, żeby młode leciały. A mam wszystkie samce i do każdej samicy
która będzie na aukcji, jest dodany partner, który według mojego zdania pasuje idealnie. Ja mam te gołębie już 20 lat, w sumie najlepiej znam je, które najlepiej by ze sobą się sparowały, żeby młode dawały gazu, nie? Żeby hodowcowi dźwignąć wyniki. Żeby podnieść poziom, tak. Tak jest. To właśnie bardzo fajna inicjatywa. Sam zaproponowałeś takie rozwiązanie, bo też mówiłeś, że tutaj, mówisz, że też tutaj są gołębie, które były lotowane. Na pewno na temat tych samców też trochę powiemy. Na aukcji będzie widać samicę, pod spodem będzie samiec, który jest do niej dołożony. Także może teraz przejdziemy do zaprezentowania kilku gołębi, a później porozmawiamy też sobie trochę na temat przygotowania, na temat też gołębi młodych. Jak wygląda sytuacja na ten moment? No na ten moment na razie jest dobrze. Jak to powiedzieć, były dwie czy wywózki, co ojciec zrobił na odległość 10-15 km. Teraz po drugim locie jesteśmy na drugim miejscu w typowanym, a na trzecim z całości. Jak się nie mylę, może być na odwrót, ale to bym musiał dokładnie zobaczyć. Ale to głównie teraz ten lot dobrze był odbity, po 16 naraz gołębi uderzyło. To jest zasługa znowu wujka z Niemiec, który też jest hodowcą, a był na urlopie. Ojciec nie ma czasu, bo ojciec pracuje w firmie rolniczej i teraz są akurat żniwa, zboże i to niekiedy po 12 godzin w pracy jest. I to wujek się zajął całą pracą przez cały tydzień, no i zadbał i przygotował dobrze, no w tym tygodniu ja pracuję przy tym, no zobaczymy, czy będzie lepszy, czy gorzej, no czas pokaże, nie? Ale przygotowywał według twoich wskazówek? Według swoich i od niego, bo tam wszystko 100% nie robił tak jak chciałem, no ale skutkowało, to jest ważne. No właśnie, to jest najważniejsze. Jeszcze powiedz mi, ile młodych w ogóle na sezon gołębi jest przeznaczonych? To znaczy przeznaczonych było 85, a teraz chyba 60 z groszem jest. Coś tam było jeszcze polikwidowane po ze treningu kontuzja, albo z lotu przyszedł i zawił, a jak gołąb już zawił, to do mnie to jest powód, że albo genetyka, albo po prostu jest za słaby i jest usuwany. U mnie nie ma, że gołąb jest leczony, bo nie stosuje w ogóle antybiotyków. Nic. W ogóle już od kilku dobrych lat. I jak gołąb jest chorowity, czy po prostu nie daje rady, jest usuwany. Nie? Jak to mówił Aczalekens, czy Makursnyp, żaden od nas hodowców nie wyhoduje 1% asów. Jest prawdopodobieństwo, że 10-15% jest dobrych gołębi, ale nadzwyczajnych gołębi wyhodujesz 1-2%. A selekcja jest podstawą, nie? No i tak jak te dwie samice, co ja mam teraz jako lotniczki, to przez 20 lat nie wyhodowałem takich gołębi. Trzeba powiedzieć, jak jest... Nie dość, że ona była najlepszą lotniczką okręgu w tamtym roku, to w tym roku jeszcze potrafiła zrobić 12-12. I piąta czy szósta lotniczka oddziału. No tak, właśnie. I też warto wspomnieć, że to konkursy nie są powiedzmy tam jakieś ostatnie w oddziale, że ona po prostu łapie 12, tylko potrafi naprawdę siadać z przodu. Przeglądaliśmy wcześniej to zestawienie, dwa razy chyba była piąta, jak się nie mylę. To inne, to ta 5-7-1. A tak, tak, tak. No ale ta, co była najlepsza lotniczka okręgu, to w tamtym roku byłem ostatnie loty w domu i się bawiłem z nią, to ona ostatnie trzy konkursy w tamtym roku. Siódma na oddział z 500, trzecia z maratonu i siódma ze 300. Ona motywację potrzebują samice. Ty samicami musisz się bawić i czas poświęcić, nie? I przy samicach jest prosto, ale musisz przy karmieniu być i wyczuć, kiedy dość, nie dać więcej karmy, kiedy trochę dosypać. To zauważysz przy zachowaniu samic. Nie? Tak, mówisz, że ten rok dopiero był metodą no powiedzmy, że samymi samicami. Było tam kilka tych samców, ale głównie byliście skupieni na tych samicach. Jak to w ogóle w trakcie sezonu wyglądało? Bo tutaj mamy gołębniki samców. Jak widać. Samice siedzą tam. Tam w gołębniku, no. Przejdziemy, pokażemy jak to wygląda może. Też ciekawe rozwiązanie na podłodze. Samice siedzą tutaj. Jak widać na podłodze siatka taka dosyć gruba. Dość duża z powodu, że po prostu się, żeby nie parowały. Jak jest sezon lotowy, to ta siatka jeszcze jest tutaj na korytarzu rozdzielona. Że samice po prostu siedzą jak kury. To widziałem w Belgii u dużo dobrych hodowców. U Andreasa Drapy to widziałem i... U dużo, bardzo dużo hodowców w Niemczech i w Belgii.
i zastosowaliśmy to i nie mamy w ogóle problemów z parowaniem. Wypuszczamy samice metodą obiegową, czyli samice idą pierwsze, przez to... One tutaj wyskakują. Tak, to wychodzą 3-4 sekundy, wszystkie wychodzą, po prostu chcą latać, samce są później wganiane, samice są wpuszczane do gojemnika wdowców. A jeśli chodzi tak już o karmienie w trakcie sezonu, bo tutaj teraz wiadomo, karma już leży sobie, ale w czasie sezonu ona jest wydzielana jakoś, czy jak to wygląda? Na wyczucie. Nie ma takiej możliwości, że jak ktoś powie 20 gram na początku tygodnia, na koniec 30 gram. To wszystko zależy, jaka pogoda, jaki lot się zapowiada, jaki lot był, jaka jest kondycja gołębi. Tam nie ma żadnej złotej reguły, jak Bugała zawsze powie, ty musisz wyczuć, jak ten futer dawać. No, bo tak jest. Podstawa w naszej hodowli to nie są środki, jak tam inni mówią, że trzeba środki kupować, złote środki. Takie coś nie istnieje. Podstawa jest karmienie i dobre gołębie. I znać gołębie i najlepiej co? Stado mieć, które wszystkie samice albo samce są identyczne. Bo jak one mają ta sama budowa, ta sama fizjologia, to jak jednego przygotujesz na to, żeby usiąść w szpicy, to te drugie muszą siadać mieć. To jest normalne, nie? A jak masz gołębia, który jeden jest dwa razy większy, drugi jest dwa razy mniejszy, a to samo dostaną zjeść, no to ten większy może mu to pasować, a temu mniejszemu będzie za dużo i będzie... Na odwrót. No, to... No właśnie, tak. Stado musi być wyrównane, nie? No i to u nas widać, że mamy w tym sezonie wydajność 55%. Na lotach starych, no bo stado jest w miarę wyrównane i jak jedno się pokaże, to później ta śmociąg i musi być jedna za drugą, nie? Tak, właśnie, jeśli te gołębie są, powiedzmy, też dużo gołębi jest z jednej rodziny, dajmy na to, więc one jak się pokażą, tak jak mówisz, szczególnie loty pod wiatr, kiedy przychodzi lot pod wiatr, no to te gołębie siada jeden za drugim. Nie, rodzina... No właśnie. Ja miałem w 2018 miałem taką rodzinę bolków i lolków, no to jak się jeden pokazał, to do dwóch minut cała rodzina była. I to potrafiłem... Po 10-15 gołębi w setce uderzyć na 5-6 tysięcy gołębi, nie? Bo rok 2018 to był dla Ciebie chyba najlepszy. Był dobry rok i najgorszy, bo z Wolfsburgu zgubiłem 17 najlepszych gołębi. Między innymi tego Bolka, Lolka, Hilda, która roczna miała 12 na 12, taką samiczkę 0,7, która miała ze 4 lotów wszystko w piątce na oddział. Czołowe gołębie były zgubione, no ale później odbudowa i... Następne gołębie, które też dobrze zastąpiły te gołębie, nie? Tak jest. Także teraz przejdziemy, żeby zaprezentować kilka tych gołębi lotowych. Zaczniemy może od trzech tych samic, które miały komplet. No, nie ma problemu. Także pierwszy gołąb, który pojawi się na aukcji, to jest samica. To jest samica sprowadzona z Niemiec, od super hodowcy i super człowieka od Kintra, ze Dingolfingu, z Bawarii. Ona na młode miała 3 konkursy, jako roczna miała 7, jako dwuletnia 10, jako trzyletnia 11 na 11, jako dwuletnia, czteroletnia teraz miała 12 na 12. Z tych wszystkich konkursów gdzieś koło 20 jest w setce, czyli szpica. To jest bardzo dobry materiał od Gintra z podstawowych asów. Samica jest wyjątkowa. I co jest ciekawe, ta samiczka jest samiec od niej, to jest gołąb po moim lotniku, który sam super leciał i był równocześnie trzecim rocznym gołębiem oddziału. Od niego ojciec miał w 4 latach 40 coś konkursów. Hefajstos, to jest wyhodowany w hodowli Michała Józka Huńczka, którzy u nas w oddziale lecą. Z moich gołębi. Dostałem od niego ojca w prezencie i ten leciał super, 11 rocznik. I co jest ciekawe, od tego gołąbka siostra w tym roku ma 12 na 12. To ją później zaprezentujemy, a on był jako roczniak trzeci lotnik oddziału. Też jest super. On w tym roku już był nie lotowany? Nie, nie był lotowany. On był w sumie tylko jako roczniak i dwulatek na 5 lotach i później był wycofany na motywację do tej samicy, bo ona latała super, a wtedy trzeba było zdecydować jeden albo drugi, a samczyk jest no klasa. Następna samica 31-27, też wyjątkowa lotniczka, w tym roku
12 na 12 i też parę czołowych lotów miała. Ona jest super gołębiem na kategorię C. To jest, jak mówiłem, pełna siostra pstrego, który jest sparowany ze 571, który brat był trzecim lotnikiem roczny. Jeszcze jej skrzydło pokażemy. One się teraz pierzą. No tak, teraz już po... No ma 5 do końca, ale fajnie się pierzy. Nie ma o czym mówić, nie? To jest ciekawostka u tej samicy była, jak ona jako dwuletnia miała 8 niesamowitych lotów i później przez przypadek była zapomniana w domu w celi i później się to nie spodobało i nie chciała w ogóle ruszyć. Ona przerwa jej była niepotrzebna. Tak, tak. I to do młodych hodowców, jak gołąb ma formy czy 700, czy 500, czy 700 po kolei, gołąb mu forma to leci. To mu to jest obojętnie. Jak są normalne loty, to mu to nic nie przeszkadza, nie? Właśnie, czasem takie zostawianie, poprzedzanie to wychodzi tylko na odwrót. No, a do niej samczyk jest coś specjalnego. Nowy nabytek. Na młode dobrze leciał, miał chyba 4 czy 5 konkursów. Skrzydełko kolorowy. Nowa moda. Jak to teraz w Belgii, w Holandii, w Niemczech jest. To jest 50% Van de Bulk z linii Kittla. Jego siostra na młode miała 6x6, a jako roczna ma 7. Dobra samiczka, pewna i idealna też w budowie. Co więcej gadać, no. Samiec jest super. A brat, od ojca brat, to był super lotnik od Damiana Nowaka, taki 4-4-4-4, który w jednym roku był najlepszym gołębiem okręgu w kategorii A albo B. Jak się nie mylę, 2 razy na pewno na ogólnopolskiej wystawie za wynik. Raz był w H, a raz był w B. I ja mam pełnego brata z gniazda 4-4-4-3. W podarunku dostałem od Damiana i super z tego samca mi się też spisują. Jest fajny samczyk. Także tutaj od Damiana Nowaka mówisz z oddziału, więc z kolegami z oddziału się gołębiami też wymieniasz. W sumie, jak to powiedzieć, w ostatnich latach najwięcej doświadczeń i wiedzy było głównie z rozmawiałem z Damianem, z Waldkiem, z Peterem, z Norbertem, z Rolandem. To są hodowcy u nas z oddziału, którzy lecą super i my się nawzajem wymieniamy gołębiami. Ja mam od Damiana masa gołębi w rozpłodzie, od Waldka mam gołębie w rozpłodzie i wymieniamy się. Czyli fajną atmosferę macie w oddziale. Super, super atmosferę. Jak umiesz się później z kolegami spotkać na butelkę albo coś, to jest wspólny temat i niekiedy, jak to mówią, brakuje czasu. Temat gołębia to jest jak rzeka. Niewyczerpane. No i też mogę powiedzieć, że w pierwszej siódemce oddziału 6 hodowców ma moje gołębie. Ja jestem 7, a ci przede mną mają moje gołębie. I 2 hodowców nawet ma 50% gołębika rozpłodowego ode mnie. No i mnie pokonali w tym roku. Ale to mnie to cieszy, bo szkoda, że ten jeden kolega mu brakło trochę, żeby jeszcze lepszy wynik miał. Ale ważne jest, że dobrze leci. Więc uciecha, nie? Też miło przyjechać w takie miejsce, gdzie widać, że nawet jak rozmawiałem z tobą przez telefon, to widać, że mówiłeś o kolegach w taki sposób, że macie bardzo dobrą atmosferę i jeden do drugiego ma dużo szacunku. No i to wiesz... To było po prostu słychać, jak z tobą rozmawiałem. Ten sport polegał na tym, żeby złączyć, to jest hobby. To nie jest, żeby jeden drugiemu zazdrościł, o kurę, bo on zrobił w tym roku mistrza, a ja trzeci, czy szósty, czy siódmy. Za 10 lat nie bałem gadał, czy ty się mistrzał, czy tyś był 7 w oddziale w tym roku. A przyjaciół i uczciwych kolegów, co ci podarują gołębie, albo się wymieni z nimi i te gołębie lecą, to takie trzeba szanować. Trzeba poeta jak jest. O, a to jest... No, perełka u nas z hodowli, no. Ona jest... W tamtym roku była najlepszą lotniczką okręgu, z przewagą 500 punktów nad drugim gołębiem. I miała 11 na 11 i była najlepszą lotniczką oddziału. I z ostatnich 3 lotów, jak mówiłem, była 7 na oddział, 3 na oddział, 7 na oddział. Ale to się trzeba było z nią trochę pobawić na zazdrość. No i w tym roku też, no super, no. 12 wkładam, 12 konkursów. Jeszcze możesz mi teraz
najpierw powiesz o samicy, a później powiesz mi, jak ją motywowałeś. A to motywowałem. Samiec od niej jest taki dość ambitny gigolo. On lubi samiczki, powiedzmy tak, i on miał dużo dziewczyn i wrzucałem drugą samicę do celi. No. Ale to była taka sytuacja, że zamykałem, samiczkę wpuszczałem i tą drugą samiczkę wrzucałem do samca. I one się parowały i ta widziała konkurencję. Tą wziąłem, tą drugą wziąłem, a ją wpuściłem na 2 minuty, tylko że przed samym kaszowaniem. Tak, że ona do tego samca była, ale równocześnie tą drugą samiczkę wrzuciłem i się znowu biły i później obydwie wziąłem z powrotem i super to się spisywały. O, widzisz, jeden młody się wykluł, no a to jest od niej partner. Jak ktoś zna moją hodowlę, to jest pełny brat Bolka i Lolka i wszystkich tych innych braci. No od niego brat Bolek w 3 latach miał 15 razy w 50 na oddział. Był super gołąb. No gdzie też niestety zgubiłem na tym locie katastrofalnym z Wolfsburgu, to w sumie od niego 8 braci albo siostr. Jego siostra miała 11 miała, po 12 szła, nie wróciła. Super gołębie, to jest też właśnie linia jeszcze tej 571 od Gintra z gołębi. Matka jest, którą... Z tą, którą pokazywaliśmy pierwszą. Tak, to jest ta sama linia, bo tam siedzi od Gintra ten 46 i 840. To były 2 wyjątkowe bracia, które leciały niemożliwie. Ten 46 miał ileś tam razy pierwszy konkurs i wszystko prawie w 10 na oddział. Był nadzwyczajnym lotnikiem. Ja mam jedną córkę i to może jedna z ostatnich jest w rozpłodzie. To jest właśnie matka całego mojego gangu Bolków i Lolków, jak to mówię. Co sam ojciec wyhodował ją, bo to wtedy miałem od Heńka Zająca ze naszego działu, który już nie lotuje, samicę, która była w 2008 czy 2009 najlepszą samicę okręgu. Ja tego szymla od niego wziąłem do Polski i był parowany w indywidualnej celi. I tam ojciec wyhodował tą samicę i ona jest super, się spisuje w rozpłodzie już. Ona ma rocznik 2013 i co roku wydaje super gołębia. Nawet córka z niej była na wspólnym gołębniku Hakiriki we Grecji z finału 15, gdzie 100 km przez morze musiały lecieć. Dobra linia gołębi, nie? No a tu jest 4. perełeczka gołębnika. Super samica. Potężną. Bardzo dobrze leciała. W tym roku 11 wkładam, 10 konkursów. Ma... Budowa jest perfekcyjna, muskulatura masywną. Skrzydełko. To jest wyjątkowy gołąb. Ona miała jako roczną 8 wkładań, 5 konkursów. Jako dwuletnia miała 11 na wkładań, 10 konkursów, między innymi 5 na oddział na prawie 5000, 9 na 4000, prawie 9, 5000, 23 na 2500 i 34 na prawie 5000 gołębi. Super leciała. Co ciekawostką jest, to jest wnuczka Langhalsa od Holzfelske. Nie wiem, komu mówi Langhals. Na tych gołębiach bazuje dużo dobrych hodowców. Langhals był super lotnik, dużo pierwszych konkursów i drugich konkursów, a Langhals był sparowany w tym roku, co mam tego młodego, ze córką Iwana od Herbotców. Co bardzo ciekawe, jest ojciec tej samicy, to jest umie gołąb 499, a 499 wywodzi się z gołębia 24. 24 to był, jest niesamowity gołąb rozpłodowy na Bawarii. On był pierwszym lotnikiem oddziału, 4. lotnikiem oddziału, 1. lotnik oddziału, 10. lotnik oddziału. W sumie 4 pierwsze konkursy, 4 drugie konkursy. A wnuki 24 w jednym roku, 5 wnuków wylatało 55 konkursów. I to geny przekazują się dalej. I mam jednego syna z tego 24 w rozpodzie i był właśnie z Langhalską. I wyszła ta petarda, nie? To jest... Niesamowita samica i u nas ostatniego lotu z Stargardu Szczecińskiego jako pierwsza na gołębniku wylądowała, nie? Ale maszyna, nie?
półsiostra od niej jest super gołębiem rozpłodowym u kolegi w oddziale. Że to przekazuje wszystko dalej, nie? Muskulatura, no. Wszystko mówi za siebie, nie? Następna samiczka to jest 31-25. Super samica. W tym roku kapitalnie leciała. Miała trzeci konkurs na oddział, dużo szpicy. I wszystkie lata. Nie jest jeden rok, że ona super latała. Tylko wszystkie lata miała 8, 9, 9. Wszystko będzie tak rozpisane, wszystkie konkursy od niej. Ona jest też kapitalna. Fajnie się pierzą, wszystkie mają 5 do końca. I to jak Radkowi mówiłem, jak wszystkie gołębie młode wychowią, później się skompletuje i później będzie ta aukcja dana, bo wszystkie młode, co będą wychowane, idą do jednego znajomego, któremu pomogę teraz przy hodowli, no bo jak sam nie będę lotował, to chociaż kolegowi na telefon pomogę, żeby on się trochę wybił i miał trochę uciechy w niedzielę, jak gołębie będą siadać. Tak jest. Bo mogę też powiedzieć, że z pierwszego lęgu po w tym roku na sucho lecieliśmy. Jajka kolegowi dałem do wychowu. No to jak ostatnio powiedział, wszystkie gołębie, co z jajek były wyklute, to wszystkie 20, co typował, to 20 moich wytypował. I teraz w niedzielę miał, dobrze odbito, miał przede mną gołębie. I pierwsze 4 na gołębniku to były właśnie z moich jajec. I to też jest fajnie, jak tak później kolega dzwoni. No, a tu jest para lotników ze 17 roku, samiczka miała w jednym roku 11, samczyk 100% Schneider od Waldka z gołębi. Samiec w tamtym roku był do 6 lotu najlepszym lotnikiem oddziału, a później ze 7 lotu spóźnił, coś tam mu się wydarzyło, już się nie umiał kopsnąć. Samiczka w tym roku też bardzo dobrze leciała, ale dziecko tej pary 48-28 jako roczna ma 6 konkursów i z tych 6 konkursów ma 5 do 99 na oddział. To między innymi ma 3 na oddział, 20 na oddział, 30 na oddział, 37 i 99. Czyli cały czas szpica, nie? No i to są właśnie rodzice i one zostaną tak na aukcja, czyli za matka płacisz, a ojca masz za darmo. No tak, tak idzie powiedzieć, nie? Za chwilę może zaprezentujemy tą córkę roczną, no, tej pary. No a tu jest akurat ta roczna, cośmy rozmawiali, że rodzice pójdą w sumie razem na sprzedaż. A trzeba jeszcze nadmienić, że to jest wnuczka generała, który umie tak super latał. Który też miał 10, 12, 10, super lotnik. To jest właśnie ta roczna, która ma 5 razy do 99 na oddział. I trzeci konkurs. Już piękna. A szkoda ją, kurde, dać wiek. Na bezrok by była petarda. Super samica. Poukładaną. Muskulatura. Piękna. Szkoda. Piękna samica. A druga samica, która też rewelacyjnie leciała, mojego kolegi dostałem w podarunku od Cypriana Kudleka, który u nas w oddziale lotował, ale też pracuje za granicą i zrezygnował na jakiś określony czas. Też fenomenalna samica. Ona ma 21 na oddział, 42, 60, 62 i 40. Ona ma 6 czy 7 konkursów. Bardzo szybka. Super samica. I też w podarunku. Piękną. Ta by szła. To jako dwulatka szła. Piękna samica. Naprawdę. Oko fajne. Super samica, no ja. Teraz zaprezentujemy kilka gołębi młodych, które będą na aukcję. Są to gołębie z gołębi rozpłodowych. Perełki. Trzeba powiedzieć, tak jest. Tak jest. Na początek pierwszy gołąb o numerze 79-95. 95 i siostra 79-94. To jest nowe skojarzenie. Ojca zakupiłem od Olafa Gerkes. Jak hodowcy nie znają, to jest hodowca, który współpracuje ze SG Helios.
To jest, jakby to powiedzieć, są ci hodowcy, hodowle, które są sponsorowane przez Chińczyka i on kupuje najlepsze gołębie, które idzie kupić w Belgii, w Holandii. I ojciec tych dwóch młodych to jest syn siostry Olimpii Grozity. Tu jest fajne zdjęcie tej matki. No, Olimpii Grozita to nie trzeba dużo mówić. Olimpii Grozita jest matką Kitla i Grajpela. No, a o tych dwóch gołębiach nie trzeba dużo mówić. To są w tym momencie najlepsze topowe gołębie w Europie. Ze Kitla, samej linii Kitla wyszedł Olimpii Kittel, Junior Kittel, Kitsan, Kitsak, masa super dobrych lotników. I nawet na wspólnym gołębniku w Afryce w finale był wnuk Kitla w jakimś roku nawet drugi czy trzeci z finału. No i to są, jakby to powiedzieć, po kuzynie Kitla, dwa młode, a matka jest coś specjalnego, bo moja najlepsza samica rozpłodowa Pretty Woman była sparowana od Damiana Nowaka z gołębiem 7. 7 był super lotnikiem, 3 razy pierwszy konkurs, pierwszy na 9000, no as lotowy. I u Damiana wszystko, ze 7 leci wszystko. Wnuki, prawnuki, dzieci, no petarda, nie? I to było jednorazowe skojarzenie, moja najlepsza samica rozpłodowa jest od Damiana i właśnie to jest matka, nie? 51-82. To są dwa młode z tego parowania. No a tu jest drugi gołąbek z tego kojarzenia, to jest siostra, 100% samiczka będzie. No moim zdaniem samica była perfekcyjną. Jak to gadają w Belgii hodowcy, jak mąż linia Van de Bulków, a szczególnie linia Goderode, Olympic Rosita, to musisz patrzeć, żeby było widoczne coś białego. To jest przekazywana cecha i to znaczy, że to jest towar. Zobaczymy, co z tego będzie, ale super samica. Jakby Radek ją nie wziął, to bym została u mnie w gołębniku rozpłodowym, no ale się uparł i obiecałem, to ma. Rozmawialiśmy, że dwa, to będą oba. No to będą dwa, no ale ciężkim sercem, bo ta samica, no ale i tak będzie totalna likwidacja. Trafi w dobre ręce. Miejmy nadzieję, ale na pewno hodowca się nie zawiedzie, który tą samica kupi, bo na pewno mi zadzwoni za parę lat, że będzie chciał coś podobnego, 100%. No to tu przedstawiamy rodziców 9495. Tu jest właśnie, jak opowiadałem, po siostrze Olimpii Grozity. To jest gołąb zakupiony w tamtym roku. Kupiłem się sam na Wigilię pod gwiazdkę. To jest gołąb oryginalny Olaf Gerkes. To jest gołąb ze października, listopada. No, ktoś zna gołębie Van de Bulka, no to z petarda, nie? To jest gołąb jeszcze nie wypierzony. Gołąb jeszcze nie ma roku, miałem go w ręce. No. Bardzo mocny gołąb. Jest, widać cechy po prostu od Van de Bulka. Po Olympic Grozita wydała masa super gołębi i była równocześnie sama sprzedana za ponad 200 tysięcy euro. Jego od matki siostra. A z drugiej strony ten gołąb wywodzi się ze Stefana Lambrechta. A jak każdy wie, Stefan Lambrecht bazuje na gołębiach Leo Hermans i Van de Bulk. No i ojciec jest no kapitalny. No. Ktoś by chciał, niech się przyjedzie go obejrzeć, bo jak ty młody kupi rodziców, bo to jest petarda ten sam jest, nie? Jeszcze ani rok nie ma, już wygląda inteligentny, naprawdę. No, a tu jest matka tych dwóch młodych, 94-95. Córka Pretty Woman, a Pretty Woman wtedy była sparowana ze 7. Damiana najlepszym samcem rozpodowym. No co więcej mówić, kto zna moje gołębie, to wie, obojętnie gdzie jest gołą Pretty Woman, czy jako babcia, jako prababcia, czy praprababcia, wszystko leci. U kolegi roczniak w tym roku, wnuk Pretty Woman ma 10 jako roczniak. Inne młode z Pretty Woman wnuki u innych kolegów mają w kategorii A i B koło 11-12 konficenty. Wszystko leci. No jak wszystko, no. Powiedzmy też 60% gołębi leci nadzwyczajnie, a reszta się tak idzie. 100% pewności żaden nie ma, obojętnie jakie pochodzenie jest. Oczywiście. Do gołębia się nie wejdzie, nie? To możesz kupić no lepsze papiery, a za rok go zabijesz. Ale Pretty Woman to u mnie jest naprawdę podstawa. Ja mu bezpośrednio 16 dzieci w gołębniku rozpłodowym. A przy 30 parach to jest ponad 50% gołębi. No to mówi za siebie, nie? Jak te gołębie są u mnie cenione. No.
No, trzeci na aukcję to jest 8 tysięcy. W rodowodzie go napisałem jedyna okazja, bo fakt, ostatnie 6 lat nikt nie dostał z mojego starego asa rozpodowego w ogóle potomstwo. To jest prawie nie do dostania. Od tego gołębia ojciec jest z 2004 roku. On wydał mi, nie naliczył się by lotników i asów. Bezpośrednio córki z niego w 6 latach po 60 coś konkursów. Syn młody Adler walą niesamowicie w 4 latach ponad 40 konkursów. Same córki z niego to chyba 15 miało dwucyfrowe. I to w krótkim czasie, w jednym roku, w 11 roku była 90-58, 90-59, 49-36 i olimpijski końcówka 54, to one jako dwuletnie wszystkie miały powyżej 10 konkursów, 11. Córka 59 miała w dwóch oddziałach, 6 razy trzeci konkurs, wszystko 700. Ta, z tego samca wszystko leciało, a ten samiec był wujek w Niemczech, no weszedł, ten gołąb weszedł wujkowi w Niemczech. Ja wtedy no, zaczynałem, w 2001 zacząłem hodowlę gołębi, a ten samiec właśnie u jego przywiózł jako młodego w 2004. Ja próbowałem dowiedzieć się skąd ten gołąb jest. Ludo, właściciel w Bayersie, ten co pracuje, miał informacje na temat tego, żeby się dowiedzieć skąd ten gołąb jest. Żaden Belg mi nie umiał powiedzieć od kogo ten gołąb jest, bo chciałem się skontaktować z hodowcą. No a ten gołąb no, wydał mi niesamowite ptaki. I przez wszystkie lata, no. I w tamtym roku wyhodowałem 2 młode. W tym roku też udało się 2 młode z niego wyhodować. I on był sparowany z nowym nabytkiem, no prezentem od kolegi. To jest 100% imbred na kitla. Samiczka, ojciec od tej samiczki to był wnuk kitla, a równocześnie był wnukiem Sagana. A Sagan był wtedy sparowany z półsiostrą kitla, czyli na imbred, a z drugiej strony też matka była wnuczką kitla razy kitle, czyli totalny imbred kitla. To do zdjęć dołożymy kopię rodowodów od Dirk van de Bulka i od Flanders Collection, od ten co kupił wszystkie van de Bulki, już zapomniałem jak on się nazywał, ale mniejszy z tym. To właśnie perełka, samiczka no z barwy puściła na kitle. Ale fakt, ze starego Adlera, czy grochowy, czy niebieski, czy pstry, czy nawet ciemne były, to wszystko łatało, nie? Bo gołąb, no on ma 17 lat, nie? Już więcej gołębi z niego na pewno nie będzie, obojętnie co Radek zrobi, jak na głowie stanie, to i tak nie zostanie już drugiego gołębia z tego samca, bo to jest... Nie mów hop. Nie, to jest unikat, naprawdę. 2 lata temu kolega dostał, którym, mogę powiedzieć szczerze, on ma tytuł mistrza Polski i wicemistrza Polski i dostał półsiostra tej samicy do rozpłodu. I wiąże z niej uchodowo super lotniki już. No. Za chwilę rodziców pokażemy. No, a tu mój dziadek, stary Adler. Jak ktoś nie uwierzy, 2004 rok. Numer gołębia. Płodzi jeszcze. W tym roku 2 młode dał, ale dał. No, niech nie wiem, czy kamera złapie oko, ale to jest fenomen, nie? W Belgii zawsze mówili, szymle, falery i popielaty mają białe paznokcie. A jaki gołąb? Zobacz, grochowy i ma białe. Już teraz tak dobrze nie widać. Białe paznokcie. I to w Belgii jest cecha nadzwyczajnego gołębia rozpodowego. A ja się nie spotkał, ja dużo gołębi miał w Belgii i w Niemcach, tysiące w ręce. To jest jedyny gołąb grochowy, który miał białe paznokcie. I na to zwraca uwagę. No i to tak oprzy... Taka ciekawostka. Fajna. No, tak oprzybłęda co do mnie doleciał. No. A ile radości sprawił? Nieokreślony. A ojciec sam wybrał ksywę Adler. Po pierwsze 2 młody to było ze 07 roku, 64-77 i 64-76. Pierwsze 2 młode. To wyszedł popielaty i wyczek. I ten popielaty właśnie stał zawsze na szpicy dachu i fotelka, wtedy wyglądał jak Adler. I tak wyszła ksywa tych gołębi. I ten 77 niestety się z domu zgubił, a ten 76 to będzie dopisano ile miał, to miał 15 razy w setce, a ponad 20 konkursów w dwusetce. Nie? To był gołąb
nadzwyczajny też i córki od niego też latały. Do, w tamte roku zdech. Ten jego syn ze 2007. No, a dziadek go jeszcze przetrwał. Miejmy nadzieję, że jeszcze parę lat posiłpie. A tu jest matka od 8000. To jest 100% Van de Bulk. No, kitel się znajduje w rodowodzie chyba z 5 razy. Sagan w środku. To jest najlepsze, co u Dirk Van de Bulka momentalnie jest na rynku. Dirk Van de Bulk leciał w tym roku małą ilością gołębi, ale jak wkładał, to pierwsze konkursy zbierał. I to wiem na pewno, bo jeden lot miał, gdzie tylko włożył 3 gołębie na średnio 1500 gołębi i zrobił pierwszy, drugi, trzeci. I pierwszy z przewagą. I to widać, jaki to jest zawodnik, a jego gołębie, no nie trzeba mówić za siebie, nie? One są po prostu momentalnie na topie. Ja teraz posiadał w sumie gdzieś około 15 gołębi ze Van de Bulków. Pierwsza samica, która była testowana w tym roku, to na młode miała 6x6, jako roczna ma 7. To spisują się te gołębie, nie? Tylko trzeba dobrze je pomieszać. No. Z tego powodu poszła ta matka z moim dziadkiem do parowania. No a drugi młody z tego kojarzenia zostanie u mnie w rozpłodzie. Z tego powodu ostatnia okazja, nie ma więcej. I tu jest czwarty gołąb na aukcji o numerze 7801. To jest też rzadko spotykana okazja, bo to jest po w tym momencie po 15-letnim lotniku ode mnie, po 166, zwany generał. Generał równocześnie jest dziadkiem najlepszej rocznej samicy z tego roku, tej 4828, która miała 5 razy do 90 konkursu na oddział. Generał sam wylatał 10, 12, 10, 10, 6. Z jednego lotu ze 700, to jak przydzwonił w Dachryna i zleciał na klapa, no 5-10 minut przesiedział i później został być odbity i został jeszcze drugi na oddział. Ten gołąb był fenomenalny też, kurde, stary byk, jeszcze ze starej kadry, starej rasy gołębi twardych. No i po 15-letnim samcu, nie? Już jest też unikat. Córki z generała walą super po 10-11 konkursów. A generał w tym roku był skojarzany z nową rasą gołębi, co mi się tak ogólnie podobały. To z hodowli E i A Szutka. To jest, matka jest pełną siostrą olimpijki, brązowej medalistki z Bukaresztu w kategorii H. 12,49 miało. Mnie zainteresowała ta samica z tego powodu, że nie tylko ta olimpijka leciała, bo jej rodzice leciały. Rodzice miały pierwsze konkursy na oddział, a jak już skojarzenie dobrym z dobrym i jeszcze dobry wychodzi, czyli jest przekazywanie genów. I z tego powodu zdecydowałem się tą samicę nabyć. No i zobaczymy, no fajne gołębie. Samica też bardzo fajna jest. I ta siostra, no brązowy medal na olimpiadzie. To też mówi za siebie. Tak, tu prezentujemy teraz matkę poprzedniego gołąbka. Nerwowa trochę. No, nerwowa, po długo u mnie już nie jest, dopiero od grudnia. To jest pełna siostra olimpijki w kategorii H z Bukaresztu. Ona ma, konficent miała 12,49. Między innymi pierwszy, trzeci, piąty, jedenasty, dwunasty. To jest siostra pełna, a co jest bardzo ciekawe, matka i ojciec równocześnie mają po pierwszym konkursie na oddział. Matka miała w 4 latach 43 konkursy, a ojciec w kategorii B za starym liczeniem konficentów to miał 5 konficentów za jeden rok. No to super. No i z tego powodu zdecydował się tego gołębia kupić. Po rodzice super lotniki i siostra, no, brązowy medal na olimpiadzie. I z tego powodu też została generała. Tak pasuje. As do asa, to musi wyjść as. No a tu, jak przedtem powiedziane, do ojciec do 7801. To jest generał, no dziadek już, stary, ale się szczyczy mnie 15 lat. W tym roku wyhodowałem jeszcze 4 młode do lotu z niego. No i jeden młody zostanie u mnie z niego, a drugi idzie do Radka na aukcję. To jest samiec też fenomenalny. Dużo dobrych gołębi dał i był super lotnik. Nie? Dziadek się trochę wstydzi przed kamerą. Pokaż się, ale widać. Stary typ gołębia jeszcze ze holenderskich gołębi od wujka ze Niemiec, co przywiózł wtedy. To był pierwszy gołąb, co u mnie dwucyfrowe walnął, jako dwulatek. Był fenomen ten gołąb. O, już ma swój wiek.
ale rozmawialiśmy, mówiłem, żebyś przygotował jakieś gołębie młode, fajne i postarałeś się. No, to są, no darmo, powiedzmy tak, on ma teraz 15 lat i był darmo lotowany. Tu nie siedzi. Lotowany był do 2012 i później był 9 lat w rozpłodzie. Umiem na gołębniku, gdzie ja od 2013 roku z czołówki oddziału nie wypadam. Albo supermistrz, zawsze co roku jakiś tytuł mistrza w oddziale, albo kategoria A w okręgu, wicemistrz kategorii B albo A, wicemistrz rocznych, wicemistrz lotów od 500 do 700, najlepsza lotniczka okręgu. To takiego gołębia nie trzymiesz tak długo, jak z niego coś nie leci. I taki gołąb, choćby będzie bezpłodny, to u mnie nie będzie zabity. On... To będzie jajca podkładane i będzie wywoływał młode, ale... Już ma tu emeryturę. To wszystkie lotniki umie. Jak nie zdechną, to nie będą zabite. To jest reguła u dobrego gołębia. On zasłużył się na to, nie? Starych gołębi się nie zabija. Osów tak. Możesz? Tak, to jest gołąb numer 5, 7806. To jest z Bad Boysa, czyli z tego syna brata Hurricana 51. On był sparowany ze oryginalną samicą od Ryana Pittmana z imbredu na Hurricane. Co właśnie mówiłem, że to jest przyszłość, myślę, na naszym gołębniku, te Hurricany. Ale wszystko czas pokaże. Hurricane razy Pitbull to jest w następnych latach linia gołębi, w których ja pójdę i będę inwestował. No a następny gołąb jest 7807, to jest brat od 06. Jest równocześnie po tym Bad Boysu, co mówiłem, linia Hurricane 51. Od niego ojciec to jest syn pełnego brata Hurricana 51, a matka jest oryginalna od Ryana Pittmana z linii Hurricanów. To jest mały, potężny samiec. Widać poukładany, ten idzie richtig na stronę ojca, naprawdę potężny samiec będzie. Tak, za chwilę przedstawimy rodziców, także będzie można coś więcej o nich powiedzieć. Tak jest. No, tutaj ojciec prezentowanych dwóch gołębi 06-07. To jest gołąb, nie wiem, czy w Polsce jeszcze drugi taki jest. To jest po pełnym bracie Hurricana, po słynnym 832 ze 07 roku. To jest oryginalny gołąb od Dieter Knudding. Ten brat wyhodował dużo dwucyfrowych gołębi, między innymi 14 i 12 samicę Niemiec, 14, które miały 4 pierwsze konkursy. No, fenomenalny samiec rozpłodowy. I to jest jeden, wiem, że jeden z ostatnich synów, który był sprzedany bezpośrednio od Dietra. Nie? Możemy tutaj pokazać ten jego rodowód. No, rodowód tego samczyka. Każdy wie, ile Ryan Pittman się ceni za wnuki czy prawnuki Hurricana, nie? No już musisz dobrą kasę położyć, żeby dostać wnuka albo prawnuka albo imbreda. A samczyk był sparowany właśnie od Ryana Pittmana samicą z linii Hurricane 51 razy Super Domen. Piękne oko. Samczyk na pewno mi da uciechy. Nie? W następnym roku będą młode z niego na pewno startowały na wspólnych gołębnikach. Tak, bo może teraz też powiesz trochę na temat planów na te najbliższe lata, no bo tak jak mówisz, gołębie lotowe będą sprzedane, na pewno przez przynajmniej 3 lata, 2-3 lata lotował nie będziesz. Więc trochę na wspólne gołębniki. Jest w planie, zobaczymy, czy zdrowie i czy odpowiednie młode będą, bo to jest, do przodu nie ma co liczyć. Na pewno pierwszy lęk młodych idzie na Bawarię, bo postanowiliśmy z ojcem rozpód dźwignąć powiedzmy na 30 par i jeden rzut pójdzie w 100% do lotowania na Bawarię, drugi lęk pójdzie na wspólne gołębniki, ale to się zastanowię gdzie po 2019, 20, 21 testowałem pojedynczo wspólne gołębniki jedną drużyną pod różnymi ksywami,
żeby po prostu zobaczyć, jak tam dbają, bo to jest prosto przy 100 gołębiach zadbać o zdrowie. A jak masz 1000, czy 2000, czy 5000, jak Golden Algaveren w Portugalii, czy dużo innych gołębników, no to jest ciężko o zdrowie zadbać. I to testowo parę gołębników mnie zaciekawiło. Na pewno damy z ojcem. To już później pod naszym nazwiskiem, bo jest pewne, że tam dbają o gołębie. No a drugi lęk idzie na wspólne gołębniki, a trzeci lęk rozdam po moich przyjaciół z oddziału. Każdy od nich dostanie 10 młodych, żeby po prostu mieli do lotowania, żeby sami testowali. Jedni po prostu powiedzieli, jak mi dasz jakiegoś kolorowego, to go nie wezmę. No ten, który wie, o kogo chodzi, to się uśmieje, ale... Tego pozdrawiamy. No, pozdrawiam go, ale na pewno dostanie ode mnie jakieś szmelki, falerki, żebym nie miał samych siwków i wyczków. No, ale to w następnym roku zobaczymy, czy w ogóle się tak uda. Druga matka tych dwóch młodych, który idzie na sprzedaż, to jest oryginalny gołąb Rainera Pittmana. Z jednej strony to jest, ona jest równocześnie wnuczka 40 olimpijki, a z drugiej strony jest Hurrikan i Superdomen. Zdecydowałem ją sparować z tym wielkim Hurrikanem, ponieważ jak ktoś obserwuje gołębie Raina Pittmana, to wszędzie jest mieszany Hurrikan z Superdomenem, a to trzeba zawsze patrzeć, czy Hurrikan jest sparowany ze Drygood Astoybin, czy z tą drugą, bo są dwie podstawowe samice od Hurrikana. I jak gdzieś to masz, to Hurrikan z Hurrikanem leci. To można spojrzeć u innych polskich hodowców, którzy się interesują gołębiami od Pittmana. Mała, drobna samiczka od Rainera, ale ma fajną budowę, a do tego samca młode wychodzą. No. Młode wychodzą kapitalne. Także teraz przedstawiliśmy te gołębie na aukcję, 6 sztuk. Na początku filmu jeszcze nie zapytałem cię o w ogóle o twoją przygodę z gołębiami, jak to się wszystko zaczęło, a chciałbym, żebyś tutaj powiedział trochę, od czego się to zaczęło, że w ogóle się gołębiami zainteresowałeś. W tandemie lotujesz z tatą, czyli mógłbym przypuszczać, że to od taty się zaczęło, ale... To jest długa historia. Historia wkrótko. Ojciec kiedyś z dziadka mieli gołębie, ale później tkuna i mi tam się wpakowała i później przez jakiś czas nie było gołębi. W 2001 roku na festynie kościelnym brat ze mną wygrali na losach po dwa gołębie. No i najpierw wpuściliśmy do króliczołka, no i tak powstał jeden gołębnik. Później dziadka namawiałem i dziadek pomógł mi całą somę przerzucić na jedną stronę i powstał drugi gołębnik. I to tak się rozkręcało trochę. Później w 2005 roku ech poznał. Zapalimy gołębia na wojlerze czerwonego, on szedł z maratonu. No i my zadzwonili i przyjechali o 11 w nocy, 12 w nocy z Raciborza, wtedy bardzo dobry hodowca, Stroka Hubert ze swojej Fotrał. Super hodowca, jak oni mi lista pokazali na pierwszej stronie, które potrafili w pierwszej setce po 30-40 gołębi odbić. Oni mieli też olimpijczyka w Nitrze w kategorii H, taką czorną. Bardzo dobry hodowca i wtedy ten opa Stroka mi powiedział, że musi przyjechać po jakieś młode. Pamiętam, dziś dwa takie samce były 05 roku, 90-37, to był grochowy szpic i taki 12-16 niebieski, które to były petardy. Co ja z tych gołębi wyciągnął dwucyfrowych, to z tego grochowego był taki 9-7-9, 9-7-7, te gołębi po 12-13 konkursów walały, nie? To były super asy. I po 2006 my jechali kupić od nich gołębie, to kupiłem takiego falera 50-37, 3 lata rzędu po 11. Też był super lotnik. No i później w 2008 Taurisa kupiłem, wyjazd do Niemiec, od wujka parę gołębi z Niemiec były sprowadzone. No tak później od 2010-11, jak wyjechałem do Niemiec, no to były sprowadzane gołębie Belgia, Holandia, Niemcy. I w 2012 zakupiłem moją Pretty Wongen w Belgii o 12 w nocy. No to był strzał w dziesiątka, trzeba powiedzieć, bo próbował rodzeństwo kupić, nie idzie kupić, bo cała ta rodzina, cała ta linia jest w Chinach sprzedaną, bo to jest linia Olimpiady 003, mieszany z Pinokio od Hubena. No i teraz ostatnie lata, 3 lata ściągał Van de Bulki, no i z Hurrikana 51-52.
zobaczymy, co to się... Gołębi sporo sprowadzasz, ale znaczy sporo. Może raczej konkretne gołębie, które cię interesują. Śledzisz, jak widać, jesteś na bieżąco z tymi wszystkimi zagranicznymi hodowlami. No, jak powiedzieć, mu dużo kolegów, a no lepszy teraz w tym momencie jest kolega Hans. Od niego najdobrzy koledzy, no bardzo dobrzy koledzy od kupa lat to jest Leo Hermans, Patryk Becks, który ma Sagana, czy Dirk van de Bulk. Hans ma w swojej rozpłodzie 10 par. To wszystko oryginały. Tam nie ma, że jakiś wnuk po jakimś gołębiu, tylko bezpośrednio dzieci Kitla, dzieci Sagana, dzieci Kicana, no Olympic Kittel dzieci, no lepsze co van de Bulk ma. I nawet Leo Hermans mu sam doradza i mu mówi: Hans, posłuchaj, tam i tam są dobre gołębie, jedź zobaczyć. No i w tym roku tak było, no i Hans do siebie kupił, a ja się do siebie też kupiłem takiego jednego z linii Pitbull razy Leo Hermans i tam mieszanka van de Bulków jest w środku, no samiec kapitalny. Też warto wspomnieć, że właśnie o hodowcy, że od hodowcy, o którym mówisz, będzie aukcja 5 gołębi. 6 gołębi. Przepraszam, 6 gołębi. Gołębie będą pokazane na osobnym już materiale, my tutaj trochę powiemy o nich. To będzie aukcja w tym samym czasie przeprowadzana co gołębi późnych z twojej hodowli. Tak. Także za chwilę powiemy, a raczej w kolejnym materiale powiemy coś więcej na temat tych gołębi. A jeszcze chciałbym wrócić do tematu przygotowania gołębi. Jak to w sezonie u ciebie wygląda? Powiedzmy, może przeanalizujemy taki tydzień z sezonu gołębi dorosłych. Dystans, na którym się czujesz tak najlepiej, wasza hodowla najlepiej odbija, no to raczej te loty 500, 300, 500, 700. To znaczy loty podwiat i uczciwe. Aha. Prosto jak jest podwiat, to jest obojętnie. Czyli czy może to jest, być 100 km. Może być 100 km, jak jest podwiat, to jest uczciwy ale, lot. Ale jeśli mówimy o locie podwiat, to reguła przygotowania tych gołębi jest zawsze taka sama, niezależnie od dystansu, czy już raczej... To wszystko zależy od wiatru. Jak masz loty z wiatrem, no to trzymasz, powiedzmy, jak my stosujemy dietę 24-23 z Bayersa, to są na pół na pół mieszane, początek tygodnia więcej 23, pod koniec tygodnia więcej 24. I jak jest krótki dystans i jest z wiatrem, no to trzymamy nawet do piątku na diecie. A jak jest lot przykładowo wymagający i wiesz, że przykładowo 300, ale ciężka 300, która 5 godzin potrzebuje, no to automatycznie w środę jest pół na pół jeszcze diety, a o czwartku przykładowo już 50% Ginterprange mieszą razy Turbo Witwe Premium, to są dwie karmy z Bayersa, a w piątek później jeszcze końcowe karmienie oleistych, to przeważnie z Fanro Bayersa albo z Bayersa oleisty karmy, ale to później się domieszka konopi, słonecznik, guskany, to później musisz wyczuć, jak gołębie są już przygotowane, bo to nie jest sztuka pompować gołębia i on w czwartek na wieczór ci skończy jeść. Jeść, tak. I w piątek patrzy w korytko i nie chce. No. To jest katastrofa, nie? I to trzeba lepiej w piątek wieczorem go dosyta nakarmić niż we czwartek. Tak. Za szybko, żeby był nasycony z niedobrze, nie? Bo to po prostu on w piątek nic nie je. Sobota tam trochę podziuba tych lekostrawnych, słabych karm, a w niedziela katastrofa. A jednak chodzi o to, żeby on miał siłę w niedzielę. No i to musisz się nauczyć karmienie, nie? Podstawa karmienie i tak ja mówię, jak przychodzą z treningu, to muszą wszystkie do korytka i jak machine giver, że muszą jedno ziorko za drugi i nie muszą patrzeć na inne gołębie, tylko po prostu tylko na karmy patrzeć. Karmnik musi chodzić. Tak. I musi być cupanie. To niekiedy jak ja wpuszczałem, to słyszeliśmy na dole, jak samiczki jechały, nie? Bo były godne i one potrzebują tę energię i ważny jest trening. Cały czas apetyt. No właśnie, też jeśli chodzi o trening. No jeśli chodzi o wywózki, to tak w czasie sezonu teraz można powiedzieć, że tych wywózek za wiele nie ma. Nic. Praktycznie w ogóle. W ogóle. Tak jak rozmawialiśmy, to w tym sezonie chyba w ogóle nie wywoziliście w trakcie sezonu. Przed sezonem były dwa razy tak, przed na dystansie tylko. 15 km. I podczas sezonu nic. Kiedyś, jak były, powiedzmy, lepsze wyniki, mieliśmy po 17-20 gołębi w setce, to były każdy czwartek trenowane z tego samego punktu. I nie tylko moje gołębie, bo jeszcze od dwóch innych kolegów z innych sekcji, że gołębie musiały się rozciągnąć w oddziale, bo każdy od nas, ja mam gołębnik po prostu bardziej wysunięty w prawo, drugi kolega w lewo, a trzeci był z tyłu.
I te gołębie leciały razem, ale się musiały rozciągać. Wiem. I zawsze była ta sytuacja, jeśli moje szły od niego odprowadzić i wracały, to w niedzielę było na odwrót. Moje były pierwsze, od niego spóźniały. Bo one nauczyły się, że się przeciągły i to musiały iść na swoją głowę, no. I to były takie, no 2017, 2018 to my dużo jeździliśmy, bo każdy czwartek to byłem między 6 a 10 tygodni na urlopie w Polsce, no to chodziłem cały czas przy gołębiach. To były przygotowane, chuchałe, dmuchane, no bawiłeś się z gołębiami, to już było całkiem inne. No, jak teraz nie ma czasu, no to nic nie zrobimy. No tak, a jeśli chodzi o suplementy, bo też raczej zwolennikiem suplementów w jakiejś nadmiernej ilości nie jesteś, przynajmniej z tego, co rozmawialiśmy wcześniej. Jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o takie loty pod wiatr? Z tego, co mówiłeś, to takim głównym produktem, który musi być na takie loty, to jest Blitzform. Blitzform u mnie idzie całorocznie wtorek i czwartek. Ale nie jak jest opisano na tych, że tam masz od między 2 a 4 mililitry. 1 a 2 mililitry chyba, no, na litr. A u mnie idzie całorocznie 1 mililitr na litr. Po co za dużo? Zaszkodzi, nie zaszkodzi. A jak dasz 2 mililitry, to te gołębie i tak nie będą pić. A u mnie całorocznie idzie Blitz, czy całorocznie idzie też Naturalina z Naturala, każdą środę. To od ojca ulubiony produkt, powiedzmy, bo Naturalina jest dobry, bo to jest wyciąg naturalnych ziół. Chrzan buraczki to jest podstawa. Czy przykładowo olej czosnkowy. Ja robię sam. Kupuję olej słonecznikowy, zalewam czosnek i mam za 10 zł pół litra. A u nas w sklepach do hodowców gołębi za 100 ml płacisz 20 zł. Samemu wyprodukować czosnek bez problemu, nie? I tak samo ocet jabłkowy też dużo stosujemy. Jest taki kniwny z octem jabłkowym, że się daje trochę warzyw do tego i fermentuje i później się to daje. To też jest bardzo dobre, ale nie, kiedyś myśmy to stosowali, ale po prostu nie ma czasu na to. Nie? Teraz ze sklepu normalny chrzan ostry i buraczki z chrzanem i to wszystko. Tak, normalnie ze sklepu spożywczego chrzan. Normalnie. W jakim sklepie jestem, no, w tym wykupię wszystko. I ojciec ma 20-30 słoików na cały rok i to wystarczy. Nie? I to idzie niezależnie, czy to zima, czy sezon lotowy? Zawsze. To jest... Chrzan jest naturalny antybiotyk. On pomaga przy trawieniu jelita, wątroba. Chrzan nigdy nie zaszkodzi. I to właśnie poniedziałek przeważnie chrzan. Rano i we wtorek rano. A na wieczór w poniedziałek olej słonecznikowy, trzoskowy, potem czosnek do środka. No i buraczki. Naturalina Blitz. I tam zioła, Kreuter Vital, spalomy. Brońcho, Kreuter Vital, to wszystko. Nie ma za dużo produktów, jak tam jedni gadają, energię czy co. Energia jest w karmie. Jak dobrze karmisz, to nie poczujesz żadnych prochów. No właśnie, karmienie, sztuka karmienia. No to i Paweł Mędrysa gadał, czy Bugała, oni we filmikach też opisują, że trzeba mieć ta grywka do tego karmienia. I to jest fakt. I możesz no lepsze gołębie kupić, możesz no lepsze produkty mieć, możesz mieć no lepszy gołamnik. Jak nie masz sztuka karmienia, to nie polecisz nigdy. To są fakty. To jest prawda. Tylko jak to opanować? Trzeba z hodowcami gadać. Trzeba i obserwować gołębie przede wszystkim. Obserwować gołębie i z doświadczeń innych hodowców, bo ja w ostatnich latach dużo się podszkolił, gdzie faktycznie w ostatnie lata dużo mniej czasu poświęcamy w gołębie, a wyniki są prawie identyczne, ale przez rozmowy z Damianą czy ze Waldką przy każdej rozmowie coś nowego wywnioskujesz. I zauważysz i spróbujesz to w twojej hodowli, ta karma, czy to podejście, czy kiedyś my nie dopuszczali w ogóle samic po oblocie do cel. A 2 lata temu ojciec spróbował i pierwsze 6 lotów samicy wchodzą na moje do cel, zachowują się jak wdowcy. Karma ich nie interesuje, są w celach i buczą. A 7 lot przychodzi, są zamykane przedziały i tylko w korytarzu. I to jest zaś, że nie ma monotonności, gołębie nie mają monotonności. Po 6 lotach było tak, teraz jest znowu inaczej i zaś one mają pod ten pociąg. To właśnie. I to był przez przypadek, my to zrobili i oto już jednemu kolegowi tak powiedział i jedni to robią, że jak nie mają przedziałów, nie mają korytarza, tylko prosto do gołębnika z samców, to cele mają otwarte, a w połowie sezonu cele zamykają. I też samice dźwigły, powiedzmy procentowo u tych znajomych poziom, nie? Bo kiedyś lotowali 30%, a teraz około 50% się czymią. Kiedyś byli setny, a teraz w pierwszej piątce albo w pierwszej dziesiątce. Nie? No właśnie. I to sztuka karmienia dużo robi.
Tak, trzeba obserwować, jak ten gołąb też. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, jak ten gołąb ma wyglądać na lot. Dany lot. Dajmy na to, jak jest pod wiatr na przykład, żeby ten gołąb też nie był zbyt ciężki. No bo wiadomo, on wystartuje z kabiny, przeleci 100 km i go zatyka. Nie gołąb, obojętnie jaki dystans jest, gołąb musi być lekki i okrągły. Dokładnie. Go w ramce nie możesz czuć, a musi mieć ta energia, nie? Tak jest. Okrąglutki, fajny. I to jest sztuka karmienia, co my z ojca robimy, nie wiem, czy ktoś tak robi, ale my to robimy i no to wchodzi na plus. My 2 godziny przed wkładania dowomy karma fancon ten z gelb z Bayersa do syta. To rynienka jest full. No tyle karmy przez cały tydzień dostaną co od tego i się wybierają co chcą. One idą pony pak slikał, a z lotu przychodzą, wchodzą bez problemu. Fancon z gelb karma jest lekostrawną i białkową i tak mi kiedyś kolega padał i stosujemy to i jest efekt. Się sprawdza. I młody tak są. Bo jak przyjdzie jakiś cięższy lot, dalej mają ta energia. Jak one się przyzwyczają, to one po 2 godziny przed, jak my posujemy, to niemożliwe to w żero, nie? To się cierpią aż na to i efekt zdaje. To też ciekawe, że one idą z pełnym wolem, bo też u tych młodych często jest problem z adeno. I wiele osób twierdzi, żeby nie przekarmiać tych gołębi, bo one po prostu sobie z tym nie radzą, nie zdążą tego strawić i później dodatkowo dochodzi stres. Ale fancon z gelb jest karma lekostrawną, a adeno powoduje groch i kukurydza. Te ziorka, które no duży potrzebują na trawienie. Także w dzisiejszym materiale to będzie wszystko. Mówimy do zobaczenia, bo nie żegnamy się za około 1,5 miesiąca. Przyjedziemy, żeby pokazać te gołębie dorosłe, które będą na aukcji oraz młode po lotach. Dla Was chciałbym życzyć udanego sezonu gołębi młodych, który się skończy, bo to jest w zasadzie, można powiedzieć, teraz ostatnie loty i chwila przerwy Cię czeka. No fakt. Jeszcze 4 loty na młode, no i parę lat spokoju jedynie na wspólnych gołębnikach, które jeszcze się pobawimy. Tak jak Radek mówił, przygotujemy wszystkie gołębie lotowe stare, po selekcji, sparowane tak, jakbym sam do siebie sparował. No i co do sztuki będzie wszystko wystawione. Później tak będzie po lotach młodych, to będziemy wiedzieć, ile gołębi młodych zostanie. Te też równocześnie pójdą na aukcję. No i tak zakończy się moja hodowla, niestety po 20 latach, no ale... Ale na chwilę. No na parę być może, lat. No na parę lat, no, tak. Definitywnie, bo... Mieszkanie będzie robione, a gołębik na z tyłu postawić to też nie jest z dnia na dzień. To trzeba dobrze zaplanować. Inne warunki atmosferyczne, to czas pokaże. Ale za jakieś parę lat na pewno ojciec ruszy ze mną. Także udanej zabawy na ostatnich lotach gołębi młodych. Dobry lot. No i oczywiście dobry lot dla wszystkich hodowców. Dobry lot.